Medyk? Swapper. Nie no, nie wywalamy Bobra, bo tak chciałem powiedzieć, dobra, wywalamy Bobra przy pierwszej, lepszej okazji. Ale nie wiem, bym go pomścił po prostu za tego ostatniego live'a, nie? Co mi zrobił okrutnik wtedy. Dobra, Krychak jest duży, a Sira Westinę Chipsek. Kurde, nie. Światła gasną. Chipsek odbiega gdzieś? O jeszu. Tam będzie bomba, ja to czuję. W elektrykalu, boję się tam wbiegać. Jest dużo osób, a Sira? Zostawcie suba i lajka, to będę wam nagrywał jeszcze więcej odcineczków z Among Us. Ktoś zginął z totalnie w innej stronie. Teraz. Ciało pod sterajdżem. Kto teraz biegał ostatni do elektryka, jeśli mogę spytać? Wenku i ktoś jeszcze biegał. A Sira wbiegała teraz za mną. No to Wenek, a Sira, któryś z was może być zabójcą, bo ja mam info, że dzięki mojej roli wiem, że to ciało jest bardzo świeże, z jakieś 3-4 sekundy? A tak się składa, że ja mam lagi i widziałem, jak Sira się bugowała przez ściany, idealnie odbiegała od ściany. Bober, coś no. Tu nie pasuje, bo ciało nie ma 3-4 sekund, tylko tak około mniej niż 10. Bober ma Jaspera. Tak 7 a 10. Co ty za Bober, już nie Jaspera. Dobra. Jako Jaspera. Westinę. Jak ty się znalazłaś w O2, a... dobra. Dobra, jak się z Westinę znalazłaś w O2, jak byłaś w adminie, w tym, w labie, nie, około laba? Nie byłam w labie. A jak Bober Magistera widzowie go wywalimy? Znaczy, nie wiadomo. Obok laba, szedłeś do jak laba, nie będę oskarżał, to wiadomo, że się obronię, nie? Wtedy. Po prostu zrobimy rotkę. Tam mam dużo tasków. Głosów. Nie wiem, to jest szybki movement na tego O2. Wiesz co, bo zawsze zaczynam od O2. Jakby stwierdziłam, że te karty i nie karty zrobię po prostu po meetingu. Westinę. Tylko... No mów, sorry. A? Tylko, że ty w stronę laba szedłeś, a jak światło się zgasiło i minęło gdzieś koło 10 sekund, to ty jesteś w O2 nagle. No bo chciałam też naprawić znaczy, światło. Ja mogę potwierdzić, że Westina szła ze mną w stronę admina i z tego co widziałam, to poszła w stronę admina, ja zawróciłam jak światło gasło. Ja tak. Mogę tak prawdę szybki mówiąc mówię. Z tego killa wyklearować tam w sumie każdą osobę, która była w labie. Tak. Ja jestem w stanie ja powiedzieć, kliruję. Że Bober, Bartolomeo i Cliff, tak? Bo wy we trójkę byliście w... Na światłach, że oni są całkowicie czyści. Tak, totalnie. W sensie żadne z nich nie będzie zabijać. Ha, ale fajnie, że też... Fajnie, że ja też wchodziłem z nimi do elektryka, a jakoś mi nie wspomniałem. Ale ja mówię o trzech osobach, które stricte były na światłach, a nie które ogólnie były w elektryku. No bo ani tego czy już piszmy, przez lewo tam do kamery. Był tam też Wenku, ale Wenka już nie potwierdzam na razie swojego skarbu. Ja z tego killa tylko skliruję Bober od siebie, Brit od siebie. A mogę jeszcze dokończyć sobie szybko? Tak. Bartolomeo od siebie, Wenku ty potem doszedłeś. No, bo oni by poszedli na światła, we trójkę lub tam we czwórkę, a ja sobie poszedłem robić te kabelki, ty chyba. No. Dla mnie duży jest jeszcze Sasem, bo on biegnął na dół, ale nie miałem kiedy tego powiedzieć. Skip. Nie wiem, kto jest dużym. Bawimy się do rana, a ja jej pozdrawiam Chad i Wenku. Dziękuję za piątkę, Julian. Jagoda. Dobra, leci widzowie skip. Póki co, nie wiem kto jest dużym. Zobaczymy, bo wiem, że duży, tylko nie miałem okazji tego powiedzieć, bo ciągle jakby gadali. Krychak jest dużym. Krychak biegnął na dół. Czyli w takim razie, bo to pamiętam, że duży na samym starcie biegnął na dół, ciało jest obok storage'a, więc on jest troszkę dla mnie podejrzany. Tylko czy duży by zabił? No wiecie, da się, a jak się potrafi, to się da. Nubek zabił 5 osobów jako duży, a impostorzy jego kiedyś nie zabili nikogo na live'ie. Także... Nie wątpię w Krychaka i w jego umiejętności, bo on potrafi zabijać dobrze i dobrze to maskować. Dobra, jest Hunter albo Phantom. Jakieś 20 minut temu przyszedłem i chciałem trochę jeszcze pooglądać PS Bober Sus, bo w krzaku siedzi. Tepło mnie do Disperser. Dobra, dzięki Neonex i jeszcze raz dziękuję, Boziu. Przed chwilą dożyć mnie tak wystraszył. Asira Kenex jeszcze. Dobra, na razie te donate'y chwilę wyłączymy, dobra? Żeby potem po tym, przypomnijcie mi potem, dobra? Potem je wyłączę dalej. Żeby nie było w trakcie rozgrywki, bo nie będziemy nic wiedzieć. Nie, Krychak biegnie do mnie, a ja go trochę podejrzewam mimo wszystko. Koms zgasły. Oj. Nie, ktoś mnie goni. Zabił! I zgłosił ciało. Ej, to jest self. To jest self. Bardzo chciałam najmocniej przeprosić, bo
zły przycisk na myszce klikałam. Reed, ja byłem obok ciebie i ja dosłownie goniłem już tego impostora, a ty to... ale... przypał. Reed, gdzie ty zgłosiłaś to ciało? W którym miejscu? Obok Komsów. Właśnie, jak wychodzi się z O2 i idzie się w stronę Komsów. To nie jest self-report? Wenku, to nie może być self-report, bo tam odbiegał impostor, którego ja już goniłem, a to był... To nie było coś zgłoszenia. A ciało leżało już, czy widziałeś, jak upadało? Widzieliśmy, jak upadało jeszcze, ale ten... Nie, bo chodzi o to, że ciało na pewno jest bardzo świeże, dlatego... No, ciało jest dosłownie świeże, bo widziałem, jak ktoś odbiega i już chciałem go gonić, ale... trudno się mówi. Też zrobiłem jedno z tego. Dobre? Ja już chyba wiem. Janitor. No, był pokazany. To nie jest janitor. Ciało jest też bardzo świeże. To jest 2-3 sekundy, bo widziałem go, jak wchodziłem do laboratorii. Możliwe jest, że to był Loverski? Możliwe, bardzo możliwe. Chciała być zgłoszone? Nie, jedno, ty zgłosiłaś kogoś. Czy pokazał się na meetingu, że 2 ciała były? Nie. Czy ja też mogę? Dawaj. No. Kenex lub Krychak. Jeden z nich jest bomberem. A skąd podejrzenie bombera? Skąd Magic. Podejrzenie? To ciekawe. Nie bombera. A, dobra, dobra. To wiem. A gdzie miałaś trapa? Ona wie, co ona robi. W sensie Asira, generalnie nie wiem, jak Krychak miał prawo mnie widzieć przy zgaszonych światłach. I to mi się w sumie też nakalkulować. Bo chłop do mnie mówi, że mnie widział w O2, jak nie ma nawet prawa mnie widzieć. Dobra, wyrzućmy tego Krychaka w takim razie, bo... Nie, proszę. Dobra, możecie mnie wyrzucić, ale powiem tylko jedno. No. Nie, dobra, to po głosowaniu. Jak będę widział, że mnie wyrzucicie, to wtedy coś powiem. Dobra. Bo... mogę powiedzieć już teraz a propos Asiry roli pewnie? No już wiemy wszyscy, o co chodzi, tylko dajmy się Krychakowi wytłumaczyć. Krychak, nie, to... znaczy ja i tak, jak teraz się wytłumaczę, to zdradzę rolę i ja po prostu wiem coś o Westinę, dlatego powiedziałem, że z laba się... Bo dwa pojawiła, no. Boże, nie chłopie, wiesz, jak ja naprawdę nic nie zrobiłam, ona mnie potwierdzała. Boże, to serio tylko powiedziałem. Dobra, poczekajcie. Kto był drugą osobą, że jest traperem? Ja strzelam, że to chyba kogo mówiła? Nie. Dobra. Kogo mówiła, że jest traperem druga? Znaczy, z bomberem, sorry. No ja mówiłam, że ona jest... Krychaka, please. Ja mówiłam, że jesteś bomberem. Dobra, wyrzućcie Westinę, jak mnie wyrzucicie. Możecie mnie wyrzucić. Super, no. Szczerze, a... Czuję, widzowie, że jest Kenex, bo on miał taki dziki movement. Jeżeli pomyliłem się, to będzie lipa. Obym trafił, zamieniam właśnie. Bomber, zarąbiście. Dobra, czułem to, że Krychak nie jest. Czułem to w jego głosie. Za bardzo przekonująco to powiedział. I tutaj intuicja mi dobrze powiedziała. Zarąbiście, czyli mamy bombera. Drugim będzie Westinę. Jestem w stanie zaufać Krychakowi, widzowie. Jak myślicie? Jestem w stanie mu zaufać. Dobry, słab, mamy bombera. Ej, dobra, bo ja tasków nie robię, cholera. Bo dopiero się gra zaczęła. Ja nie mogę. No, ładnie to było, ładne. Zaufaj, no właśnie zaufałbym mu, że to jest Westinę. Serio? Widział to! Aha, janitorzy! Nie, to jest Placek i tego, Chipsek. Oni we dwóch posprzątali mnie. Czemu akurat nie? Co za okrutniki. Ej, jak kogoś dobrze wytypuję, zrobię coś dobrze, od razu mnie wypitolą. Dosłownie, od razu. No to jest okrutne. To jest okropne. Zrobię jeden dobry place, może akurat fajnie gierka wyjdzie, no robię taski, no ale wiecie. Dostaję bombę chwilę później. Ajajaj. Dobra, szybko robimy to. No, zdążyłem zrobić? Jak myślicie? Zrobiłem tego, czy mi nie zaliczy? Dobrze, Wenku zginął, ale jakby zero nowości. Mam pewną rolę, która pozwala mi wiedzieć, gdzie jest ciało i ile sekund. Tego to nie musiałeś. Ale Westina jest mimo wszystko widzowie gliczem. Gliczem jest, no. Jeszcze nie, ale pan Placek i Chipsek, jeden z nich to janitor, uciekali razem od ciała Wenka. No bo widziałem jak Wenku. Nie, proszę. Dobra, poczekaj, jeszcze raz. O, widział to ktoś. Widziałem jak Wenku wbijał w te miejsce O2 Boiler Room. Potem zauważyłem, że tam jest ciało. Od razu tam biegłem. Potem zniknęło ciało. A stamtąd wybiegał pan Chipsek i pan Placek. Więc no, okay. To pierwszy, wasza decyzja. No,
Placka, dobra, te donaty włączam. No placek jest podejrzewany, bo tutaj Amnes, jak widzi to ciało, tylko mu nie ufają, bo tutaj wiecie, jest wiele kombinacji. Dobra, pytanie widzowie, patrzymy na pojedynek teraz, czy robimy taska? Pojedynek wam zostawię. Może akurat wygramy z nimi jeszcze. Chociaż pojedynek byłby ciekawy. Dobra, już nie ma tego. O Boże. Obserwujemy kogo? Tu była Westina. Dobra. Jom. Ja mam wszystko zrobione ogólnie. Ale dobra, obserwujemy. Ej, on będzie uciekał i na reaktor wygra z nią. Ona go musi znaleźć. W labie on siedzi. W labie siedzi. Bo on może spierdzielać jej. I może na reaktor wygrać z imposterami. To jest sprytne. Tylko czy ona go znajdzie? Ale jej ucieka. Ej, w sumie on może w wentach przekampić. On to może wygrać. Chyba, że taski wygrają. Ale to zrobił. Gdzie jest impostor? No właśnie. Westina. Oj, biedna, nie wygra. Po prostu, on ją załatwi na reaktor. Ale hamuwa. Ej, rób taski ktoś, halo, kto tasków nie robi? 13 sekund. Ej, to by było piękny koniec, jakbyśmy to na taski wygrali, halo. 10 sekund zostało. 3, 2, no i wygrał, ale ham. Ale ham. No i zaspiesz najbardziej. Ale fajna gra. Ale tak blisko było. Krychak, ale taski robimy. Ale ja ciężko miałem tym grubasem, wiesz, ja zabiłem... A ty miałeś Gianta, tak? Ja dwa tasy zrobiłem do połowy.